Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem. Przechodząc do tematu od razu. Cóż, system ochrony zdrowia, wydaje mi się, że jest o nim trudniej mówić niż na przykład o pewnych reformach tego systemu. Jest o wiele trudniej mówić niż na przykład o reformie systemu emerytalnego. Przynajmniej z tego powodu, że jeszcze jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że gdybyśmy sami odkładali na nasze emerytury, to mamy do tego dużo czasu i ten kapitał się może zakumulować. Raczej wcześniejsza emerytura nam grozi tylko wtedy, jeżeli będziemy nad wyraz produktywni. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z systemem ochrony zdrowia, to tutaj jest troszeczkę inaczej. Co najmniej z tego powodu również, że no, wcześniej może nam się przytrafić jakiś nieszczęśliwy wypadek bądź jakaś poważna choroba i od razu nasze myślenie trochę się zmienia. Tak? A jeśli ja nie zdążę sobie zakumulować kapitału, co wtedy? Jeżeli mówimy o publicznych systemach ochrony zdrowia, to oczywiście widzimy, że w wielu krajach one mają swoje bolączki i dosyć podobne one są. Ale żeby mówić o prywatnej alternatywie, to musimy nie tylko wytykać błędy systemów publicznych, ale powinniśmy potrafić także pokazać, dlaczego alternatywa rynkowa jest efektywniejsza, dlaczego rynek będzie lepszy, bo jeżeli tego nie zrobimy, a pozostaniemy tylko na krytyce systemów publicznych, no to one będą sobie tam funkcjonowały, gdzieś dryfowały, reglamentowały nam dalej te usługi medyczne. I bardzo tak ogólnie mógłbym podzielić ten tak zwany prywatny system ochrony zdrowia, czyli jakby to funkcjonowało, gdybyśmy mieli mniej regulacji albo wcale, to można by to podzielić na takie trzy obszary. Po pierwsze, chyba rzecz najważniejsza i kluczowa, to są płatności bezpośrednie, to znaczy, że ten rynek usług medycznych traktujemy tak jak rynek zwykłych dóbr konsumpcyjnych. Czujemy potrzebę, idziemy do danego sklepu i kupujemy jakiś produkt i go konsumujemy. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga to jest obszar ubezpieczeń zdrowotnych w tym wypadku. A trzecia rzecz to jest działalność charytatywna. Jakiś czas temu myślałem, czy miałem taką wyrobioną opinię, że najbardziej niedocenianym z tych trzech obszarów jest obszar ten trzeci, ta działalność charytatywna, ale trochę musiałbym się zreflektować jednak po przeczytaniu kilku tekstów Lorenza Reeda i zaraz powiem dlaczego. Więc przechodząc do tego pierwszego obszaru, według mnie kluczowego, możemy się zgodzić co do tego, że systemy publiczne mają pewne bolączki. Zazwyczaj wymienia się takie trzy główne. Negatywne trendy demograficzne, czyli będzie więcej osób starszych, mniej będzie młodszych w wieku produkcyjnym. W związku z tym te proporcje między przychodami a kosztami systemu będą się zmieniały na niekorzyść. Tak? Będą większe koszty. To jest pierwsze. Drugie. Dłużej żyjemy, no więc dłużej chorujemy. Tak? Więc znowu te koszty, one są dosyć ze sobą skorelowane. No i jakby takim trzecim, trochę właśnie dziwnym, ale często właśnie w literaturze się to taką bolączką, czy przypadłością tych systemów, na którą się zmienia, to są rosnące koszty nowych technologii. No i Państwo jako osoby mniej lub bardziej zaznajomione z austriacką szkołą ekonomii, no już tutaj powinna się nam zaświecić lampka. No, po co przedsiębiorca ma wprowadzać droższą technologię? Jeżeli to, no możemy powiedzieć, że będzie jakościowo lepsza, tak, ale jednak my z teorii i z historii wiemy, że kapitalizm czy gospodarka rynkowa ma to do siebie, że pewne dobra, które w danym okresie historycznym, czy produkty początkowo rewolucyjne, dosyć drogie, które nie były produktami masowymi, z czasem zaczęły się stawać tymi produktami masowymi. Z czasem zaczęły trafiać do szerszego grona konsumentów. Ich cena zaczęła spadać, ale ich jakość zaczęła rosnąć. Ale nie wiedzieć czemu w systemie ochrony zdrowia, jak sobie byście Państwo tworzyli jakąkolwiek literaturę i dotyczącą perspektyw tego, tam zawsze będzie się wskazywało, że rosnące koszty technologii medycznych. To jest dosyć dziwne. Jak to jest możliwe, że
koszty komputerów, telefonów, samochodów, ich w dół, tak, ale ich jakość idzie w górę, ich podaż jest coraz większa. Natomiast jeśli to jest takie właśnie, to jest taki paradoks. Jak to wyjaśnić? Czy przedsiębiorcy, czy ten rynek tutaj nie funkcjonuje? To można powiedzieć, nie funkcjonuje, no bo to nie jest taki rynek z prawdziwego zdarzenia, to jest rynek skrępowany. A tutaj głównym powodem takiego stanu rzeczy są systemy publiczne, które zazwyczaj koncentrują się na takim stanie rzeczy. Mianowicie, jeśli mamy tego naszego Kowalskiego i po drodze coś mu się stanie, nie wiem, zachoruje, będzie miał wypadek jakiś poważny i koszty leczenia będą kilkukrotnie, kilkunastokrotnie przewyższały jego zdolności finansowe, no to co wtedy z tym człowiekiem się stanie, tak? To jest standardowe pytanie, czy taki przypadek, no i co? I co wtedy? No i wtedy jest pomysł taki, że mamy przecież publiczne ubezpieczenie, wszyscy się zrzucamy i gdy taka sytuacja następuje przykra, to jakby z tego funduszu to leczenie jest finansowane. I problem polega przede wszystkim na tym, że tworząc systemy publiczne, my wpływamy na system cen. Mises kiedyś napisał, że jeżeli chce się bardzo szybko zakłócić funkcjonowanie gospodarki rynkowej, czy w ogóle, czy w danym obszarze, to państwo powinno zaatakować ceny, tak? Powinno albo je zawyżyć, albo zaniżyć, żeby były odchyły od tych cen równowagowych, czy równoważących. Rynkowych może równowagowych to złe słowo. I cały problem się zaczyna wtedy, gdy przed tymi systemami publicznymi jakby udział tych płatności bezpośrednich był większy, jeżeli chodzi o źródła finansowania szeroko pojmowanych usług medycznych. Udział ubezpieczenia już się zaczęły pojawiać, niekoniecznie na początku to były ubezpieczenia zdrowotne, ale tak możemy je nazwać. Natomiast wejście systemów publicznych spowodowało jakby odmienne trendy, to znaczy udział płatności bezpośrednich zaczął maleć, natomiast udział tych ubezpieczeń, czy tak zwanej, jest takie pojęcie trzeciej strony, zaczął rosnąć. Trzecia strona to jest instytucja, która stoi pomiędzy pacjentem a lekarzem, czy innym dostawcą usług medycznych. Może być to Narodowy Fundusz Zdrowia, może być to prywatny ubezpieczyciel. I problem zaczyna się wtedy, kiedy ten udział rośnie coraz bardziej i ta jednostka ponosi, jako ona, bezpośrednio mniejsze koszty, bo ktoś inny jej to pokrywa. W związku z tym ona jest mniej wrażliwa na te ceny. I dochodzi do takiej sytuacji, że ogólny poziom kosztów finansowania tej opieki rośnie, natomiast ten udział poszczególnych osób maleje. Czyli ja płacę coraz mniej albo mniej, bo koszyki gwarantowanych świadczeń się systematycznie w każdym systemie publicznym rozszerza. Czyli więcej lekarzy, więcej badań, no to jest, to się automatycznie przekłada na wzrost cen i bezpośrednio też eliminuje się, czy zaczyna się eliminować, czy utrudniać jakby ten dostęp, te ceny rosną. Ja jako osoba, powiedzmy, relatywnie młoda i zdrowa, jak widzę, że mam zapłacić 200, a nie 100 albo 50 zł za ubezpieczeń, to stwierdzam, że nie, tak? Bo nie potrzebuję aż tylu świadczeń, więc tu się zaczyna problem. To jest jakby jeden wątek, jeden problem. Drugi problem jest taki, że jak to państwo kupuje te nowe technologie, to nie jest tak, że rynek nie jest też jakby krępowany od tej strony podażowej. Zazwyczaj są jakieś normy, jakieś wytyczne co do tego, jak ta technologia ma wyglądać, mamy patenty i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma takiej presji konkurencyjnej od strony podażowej. Dlatego, mówiąc jakby tak bardziej może językiem neoklasycznym, krzywa popytu jest przesuwana cały czas w prawo, i przesuwamy się po krzywej podaży cały czas w prawo do góry, tak? I dlatego te ceny technologiczne rosną. Jak sobie Państwo, na przykład w Stanach to zawsze jest, Zjednoczonych ludzi o tym mówi, bo zazwyczaj się uważa, że USA to mamy prywatny system ochrony zdrowia, czas się mówi, że tam jest system rynkowy. Koleżanka kiedyś napisała artykuł o Stanach Zjednoczonych i tam takie zdanie, że no system rynkowy tam mamy, tak ogólnie mówiąc, to przyszła recenzja, proszę to poprawić. Dobra recenzja. Właśnie Stany są takim przykładem, gdzie widać ewidentnie, że z jednej strony mamy wysoką jakość usług, ale z drugiej strony one są relatywnie, nawet bardzo, bardzo drogie. Chociaż prawdą też jest, że
pewne choroby czy pewne przypadki da się wyleczyć, czy skutecznie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ale właśnie na tej podstawie część osób sobie jakby wyrabia takie zdanie, że jak ten rynek jest, jak nie ma tego publicznego takiego, tak jak w USA jeszcze, systemu ochrony zdrowia, jak rynek się pozostawia jemu samemu, no to jakby te ceny rosną. No to widzimy właśnie w systemie ochrony zdrowia w USA, ale to nie dlatego, że tam jest, tam występują nieskrępowane procesy rynkowe, tylko wręcz przeciwnie, mamy tam całą masę regulacji, począwszy od licencjonowania lekarzy, czy w zasadzie szkół medycznych, nie lekarzy, bo to jest, licencjonowane są szkoły medyczne, a nie dyplom, który przyznają, dyplomy, które one przyznają. Mamy FDA, czyli taką organizację, która reguluje rynek leków. Żeby wprowadzić lek, to trzeba ponieść kosztowne badania, czyli koszty rosną, prawa patentowe. To są tylko takie przypadki poszczególne, ale one są bardzo znaczące. Więc nie ma się co dziwić, że tam sytuacja wygląda, jak wygląda. Także podstawowym takim tutaj jakby próbą odpowiedzi na to pytanie, jakby sobie przedsiębiorcy poradzili, to możemy zawsze powiedzieć, że skoro na innych rynkach, które są mniej regulowane, te ceny spadają, no to gdyby tutaj było mniej regulacji, to one też by spadały. Na przykład w Stanach Zjednoczonych się często wskazuje, że rynek chirurgii plastycznej, czy tam estetycznej, tam nie ma te ceny tak nie galopują. Inflacja, rozumiana jako wzrost poziomu cen w systemie ochrony zdrowia Stanów Zjednoczonych, jest kilkukrotnie wyższa niż ten wskaźnik CPI, podstawowy inflacyjny. Natomiast ten wskaźnik cen na rynku tych usług, tej estetyki, chirurgii estetycznej, jest między tym wskaźnikiem CPI, ale jest poniżej tego wskaźnika inflacyjnego. Właśnie ze względu na to, że tam nie ma takiego licencjonowania tych chirurgów, że oni konkurują między sobą i przede wszystkim, że tam występują płatności bezpośrednie, tak? No nie da się ubezpieczyć od zaplanowanego zabiegu, tak? No chyba, że znajdziemy takiego ubezpieczyciela, ale wątpię. Więc jakbyśmy chcieli jakby taki główny obszar wskazać, czy taką linię argumentacyjną, to ona po prostu powinna mówić nam o tym, że po pierwsze, jeżeli dopuścimy do procesów konkurencyjnych, jeżeli okaże się, że te regulacje będą lżejsze albo w ogóle znikną, to nie będzie barier wejścia. Będziecie mogli Państwo sami decydować o tym, do kogo idziecie, co kupujecie, tak jak z całym szeregiem innych dóbr. I tutaj też od razu mi się jeszcze przypomniało coś, na co trzeba wskazywać. Jak się mówi o systemie ochrony zdrowia, no to się mówi generalnie, że to powinno być zapewniane przez Państwo, ale co konkretnie? To jest szereg bardzo wielu różnych usług. Od, nie wiem, wizyty u lekarza, podstawowej opieki medycznej, po różnej maści specjalistów, różnej maści technologie, badania itd., itd., itd. I ja wolałbym, żeby te usługi były zapewniane przez rzeszę prywatnych przedsiębiorców konkurujących o mnie jako klienta, niż przez jedną scentralizowaną instytucję. Dlatego, że jeżeli ona to weźmie na siebie, to będzie jej to bardzo trudno zrealizować, ze względu na to, że opieka medyczna nie ma charakteru homogenicznego, to ma charakter heterogeniczny. Więc zawsze też trzeba jakby o tym przypominać, bo my tak potrafimy uogólniać. Kolejny problem to jest ubezpieczenia. Mam takie wrażenie, że problem ubezpieczeń i jakby zestawienie, czy wskazanie ich jako takiej usługi, która może nas uwolnić od tego widma tych oczywiście przesadzonych wydatków bezpośrednich, jest takim głównym celem urzędników. Sprawa wygląda następująco. Zamiast ryzykować, że będziesz musiał ponosić jakieś koszty wysokie, jak coś ci się przytrafi, no to masz ubezpieczenie, tak jak mówiłem. Tylko że cały problem polega na tym, że jak Państwo wiecie, istnieją prawa ekonomii i ubezpieczenie jako instytucja rynkowa też im podlega. I podstawowy problem z zorganizowaniem tego w formie ubezpieczenia polega na tym, że ignoruje się te prawa i nie rozumie się, jak one funkcjonują na tym rynku ubezpieczeń.
prywatnych, gospodarczych, nie mówię, bo to co jest, jeżeli mówimy, mamy publiczne ubezpieczenie, to nie jest ubezpieczenie, to jest zwykła redystrybucja dochodu. Z ubezpieczeniem mamy do czynienia wtedy, kiedy po pierwsze ubezpieczyciel potrafi policzyć, czyli oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, tak, nie wiem, choroby, wypadku i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie musi być, nie może być to jedna osoba. Jeżeli ja na przykład będę w stanie wskazać, że pan albo pani wynosi 30% prawdopodobieństwo zachorowania na taką chorobę, w związku z tym składka wynosi tyle i tyle, to jeszcze nie jest ubezpieczenie. To jest tylko taka umowa trochę jak bardziej hazardowa może. Ja ryzykuję, tak? Wygra, nie wygra. Z ubezpieczeniem mamy do czynienia wtedy, kiedy ja jestem w stanie pozyskać pewną grupę osób, tak? To jest drugi element, a trzeci, to ja go zawsze nazywam kierunkiem, to znaczy te osoby, które będą, chcą być ubezpieczone, mają tak zwany interes ubezpieczeniowy z perspektywy ubezpieczyciela. To znaczy one nie są teraz chore, one zakładają, że mogą być chore i w związku z tym za pomocą ubezpieczyciela, który jest takim agentem, dogadują się między sobą, w pewnym sensie oczywiście, tak? Ale też trzeba powiedzieć, że to ryzyko, które poszczególna osoba wnosi do takiego programu, też nie jest równe, one nie są homogeniczne względem siebie. To znaczy osoba, powiedzmy, relatywnie młodsza będzie zawsze zdrowsza, więc będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że ona zachoruje, albo, czyli będzie mniejsze prawdopodobieństwo tego, że ona będzie konsumowała, tak, te usługi medyczne, czyli że ubezpieczyciel będzie je dofinansował. Skoro tak, to jej składka powinna być niższa niż wyższa. To jest tak zwana zasada sprawiedliwości, która obowiązuje w ubezpieczeniach komercyjnych. To się tak nazywa. Zasada sprawiedliwości, czyli że wnoszona składka jest adekwatna do wnoszonego ryzyka. I cała sztuka ubezpieczeń polega na tym, i ubezpieczyciele między sobą konkurują, na takim oszacowaniu ryzyka, żeby przyciągnąć jak najwięcej tak zwanych ryzyk standardowych, to znaczy osób młodych, zdrowych, u których to ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest relatywnie małe. Czy można ubezpieczyć osobę chorą? Tak? Jak Państwo sądzicie? Tak teoretycznie. Ktoś już zachorował. Od tego, na co choruje? Tak. Można tylko składać usługę wyleczenia. Znaczy, może się zgłosić do, może zapłacić bezpośrednio, ale chodzi mi o ubezpieczenie. Czy ja mogę powiedzieć, okej, okay, weźmiemy pana. No, weźmiemy pana, jak pana tym razem mają to samo, to wtedy... Ale nie, weźmiemy pana i zapłacimy za to, co już. Jeżeli on zapłaci taką składkę, ile będzie kosztowało leczenie? To po pierwsze, musi... Tak, a czy nawet nie mówię o ryzyku pracy. Ja mówię o tym, chodzi mi o to, że jeżeli już jest ta choroba, to ja mówię, okej, okay, pan już zachorował, ale ja pana mogę wziąć do ubezpieczenia. Dobra, gdzie jest haczyk? Tak? To jest nie ma. Nazwanie sprzedaży usługi leczenia. Nie. Chodzi mi o to, dlaczego? Dlaczego może coś takiego się wydarzyć? Właśnie. Dlatego, że jego ryzyko jest komplementarne. I jeżeli na przykład mamy, powiedzmy, jakąś firmę, jakieś przedsiębiorstwo, gdzieś 100 osób albo 200 i wszyscy chcą być ubezpieczeni, ale jest taki pan Kazio, który choruje, no i... Wszyscy chcą, żeby on był ubezpieczony, tak? Więc albo ja sprzedam całe ubezpieczenie grupowe, albo powiem, że tego pana wykluczamy, a oni powiedzą, to my poszukamy kogoś innego, tak? Wówczas co ja robię, szacuję. Jeżeli natomiast okazałoby się, to jest bardziej charakterystyczne dla rynku ubezpieczeń indywidualnych, że osoba o takim ryzyku ponadstandardowym, substandardowym, takiej osobie mówi się nie, to z ekonomicznego punktu widzenia to nie ubezpieczyciel ją wyklucza, tylko ją wykluczają osoby, które wnoszą to mniejsze ryzyko. Bo jeżeli taka osoba zostanie włączona, to koszty wzrosną. Jak wzrosną koszty, trzeba będzie to pokryć ze wzrostu składek, tak? Wówczas, ja wam powiem, płacicie dwa razy więcej, tak? Albo trzy razy więcej i tak dalej, i tak dalej. To wy powiecie, nie, to wychodzimy, tak? Więc ja od razu wyprzedzam to, jak zachowuje się jak osoby przedsiębiorstwa, tak? Przewiduję. Więc zawsze będę o tym wspominał z ekonomicznego punktu widzenia. Ubezpieczyciel nie wyklucza chorych i tak dalej, tylko wykluczają ich, w cudzysłowie oczywiście, osoby, pytania później, wykluczają ich osoby ubezpieczone, inni, tak? Ubezpieczyciel pełni tylko taką rolę takiego agenta, który próbuje te ryzyka ze sobą zgrać, pogrupować pewne grupy i właśnie o to chodzi. Jeżeli jest inaczej,
publiczny system próbuje to ominąć i powiedzieć, że my to tak zorganizujemy, że starczy dla wszystkich. Ale to się zawsze kończy jednym, zawsze tym samym skutkiem, reglamentacją. I nawet już doszło do takich czasów, nawet kiedyś Rothbard pisał w tej książce Ekonomiczny punkt widzenia, że to są takie eufemizmy. Znaczy nie mówi się reglamentacja, tylko się mówi kontrola budżetu. Czasami są takie konferencje wyzwania ubezpieczeń, systemu ubezpieczeń społecznych, wyzwania. Tam nie ma żadnych wyzwań, to po prostu jest śmierć naturalna, tak, tego systemu. To nie są wyzwania, a to się po prostu mówi wszystko, żeby nie mówić, że jest reglamentacja, bo akurat Polacy wiedzą, to znaczy reglamentacja z poprzedniego systemu, tak, gospodarczego. Mówiąc inaczej, publiczne systemy, jak to napisał Rothbard, powodują sztuczne zwiększenie popytu na usługi medyczne, przy czym sztucznemu nie chodzi o to, że jak ktoś potrzebuje, to nie dostaje, bo za bardzo chce, tylko że to nie współgra z relacjami przychodów do kosztów, tak? System ceny jest zaburzony, no i sztuczne ograniczenie podaży poprzez różnej maści licencje. Parę lat temu w Stanach Zjednoczonych Walmart chciał ominąć te regulacje dotyczące lekarzy licencjonowanych i w tych centrach handlowych u siebie otworzył takie punkty, gdzie usługi medyczne świadczyli praktykanci czy osoby świeżo po praktykach. I to bardzo dobrze funkcjonowało, ale oczywiście nie spodobało się to Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu, które właśnie licencjonuje tych, znaczy nie lekarzy, szkoły medyczne, to jest bardzo taka cwana regulacja. Jakbyście tam pojechali do Stanów Zjednoczonych i powiedzieli, że ta instytucja, tam są regulacje zawodu lekarza, to oni powiedzą nie. I będą mieli rację, bo są regulacje dotyczące szkół, które przyznają te dyplomy, tak? Dlatego. Miałem właśnie takie dane, żeby to, ale nie wiem, czy to wziąłem, chyba nie. A nie, to nie tu. Mam. Dane są takie. Od utworzenia AMA, czyli tej Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego, to było w 1904 roku, populacja Stanów Zjednoczonych zwiększyła się o 284%, ale liczba szkół medycznych spadła o 26%. Czyli jakby popyt w prawo, tak, a podaż się ogranicza, tak, przesuwamy ją w lewo, tak, ograniczamy, jest mniej. Więc jak wasi znajomi, czy może wy byliście w Stanach Zjednoczonych, to powinniście tak wiedzieć, że tam jest problem z lekarzami. Nawet jak się bierze prywatne ubezpieczenie, to tam ubezpieczyciel zaznacza, że to jest, no, takie... Lekarz będzie, ale to będzie taki lekarz podstawowy, tak? Gdzie trzeba będzie czekać też, przynajmniej tak mi część osób powiadała, że nie ma rewelacji. To między innymi dlatego. Dlatego ubezpieczenia... Ja zawsze lubię mówić, że ubezpieczenie to jest za krótka kołderka, żeby nią okryć nią całe społeczeństwo. Bo jak chcemy zazimować nam szyję, to odsłaniamy stopy, tak? Jak chcemy zasłonić stopy, to odsłaniamy szyję. Nie da się, dlatego że te prawa funkcjonują. Wiemy, co to jest teoria wartości, co to jest teoria wymiany, tak? Ceny, no i przede wszystkim prawo do wykluczenia, tak? To jest jedno z podstawowych praw ludzkości, wręcz, dzięki któremu funkcjonuje cywilizacja. Więc nie tylko wstęp tylko w krawatach, tak, do jakichś wykwintnych restauracji, ale też w ubezpieczeniach. Nie dlatego, że ktoś jest wścibski, ubezpieczyciel kombinuje. Czasami zdarzają się takie komentarze wśród klientów, którzy mówią, no, że jak się podpisze umowę, to wszystko jest ok, ale jak przychodzi co do czego, to ubezpieczyciel kombinuje. No właśnie nie kombinuje, nie podmienia ogólnych warunków ubezpieczenia, tylko jak przychodzi co do czego, to ta osoba patrzy dopiero w te konkretne przypadki. I okazuje się, że na przykład, żeby tam wypłacić za szpital, to trzeba być 4 dni w szpitalu, a nie 2 i tak dalej, i tak dalej. Tam się nic nie zmienia. Tylko problem ubezpieczeń polega na tym, że tam jest bardzo dużo szczegółów, tak, tej umowy, ale one nie są jakoś, nie są niejawne. No cóż, ale rynek ubezpieczeń się u nas rozwija, chociaż nawet w zasadzie bym powiedział, że to, że mamy w Polsce taką w miarę dobrze funkcjonującą prywatną służbę zdrowia, to jest dziełem chyba sieci medycznych, które w latach 90. zaczęły wchodzić do Polski. A później przyszli dopiero ubezpieczyciele prywatni, którzy zresztą z tymi sieciami umowy podpisują, więc ta sieć i tak zarabia. No i więc jeżeli chodzi o ubezpieczenia, jest taka książka, nie jest to książka ekonomiczna, nie wiem, być może Państwo słyszeliście, Simon Sinek, Zaczynaj od dlaczego. Jak ktoś... czy kojarzy, albo ktoś chciałby przeczytać, to polecam.
To nie jest ekonomista, ale przeczytam dwa takie cytaty, które pokazują, dlaczego te ubezpieczenia, jeżeli państwo wpływa i mówi, że ubezpieczycielu masz przyjmować chorego do ubezpieczenia, tak? Nie możesz ze względu na wiek go wykluczać. On ma mieć taką samą składkę jak inni i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie działało. I on pisze tak, ale nie mając na myśli ubezpieczeń. Jednostki będą podejmowały ryzyko w imię rozwoju społeczności jako całości, tylko wtedy, gdy mają, czy mogą tej społeczności zaufać. Więc my musimy mieć pewność, że ja muszę mieć pewność, że moja składka nie będzie wzrastała regularnie, tak? To, co się teraz dzieje w USA. I drugi cytat. Gdy wierzymy, że inni robią coś w naszym interesie, bo jest to korzystne również dla nich, wówczas korzyść odnosi cała grupa. Czyli to jest dosyć delikatna granica. Aha, woda. No tak, proszę Państwa, tak czai. Jeśli nie podoba się wystąpienie, to... Podam Państwu jeszcze takie ciekawe dane, bo czasami się wydaje, że no, ubezpieczyciel to obraca miliardami, więc gdzie jest problem, żeby tam kilku procentom więcej sfinansować leczenie? Dane ze Stanów Zjednoczonych i dane z Polski. W Stanach Zjednoczonych były przeprowadzone badania pewnych instytucji ubezpieczeniowych i okazało się, że jeżeli mamy pulę ubezpieczonych 100%, to bodajże 10% tych ubezpieczonych konsumuje 72% wszystkich kosztów, czy oni są źródłem tych kosztów, a 4% ubezpieczonych generuje 40% kosztów. W Polsce jest bardzo podobnie. To nie jest tak, że to są dane ze Stanów i tam jest inaczej. A w Polsce według danych NFZ-u, gdzie tam 90% Polaków, prawie 100% jest ubezpieczonych, teraz musiałbym sobie przypomnieć. A, chyba 5% generuje ponad 60% kosztów ubezpieczonych w Polsce. Więc to nie jest tak, że co drugi Polak, co trzeci konsumuje, tylko cała masa się zrzuca na pewien margines, tak? Oczywiście mówię margines w sensie ilościowym, a nie w sensie jakby godności człowieka. I zmierzam do tego, że jeżeli ta granica jest bardzo delikatna i łatwo, jeżeli się... Musi być to wykluczenie, muszą być te obostrzenia, żeby to funkcjonowało. Gdyby ubezpieczyciele mogli funkcjonować bez jakichś większych regulacji, no, tak jak jest na przykład w Polsce, to gdyby te ubezpieczenia były naprawdę urynkowione, to jaki byśmy uzyskali obraz? Taki, że większość osób młodych byłaby zachęcona do tego, żeby albo rozpatrywałaby wzięcie ubezpieczenia, tak? Ale to się nie będzie przekładało na jakąś dynamiczną konsumpcję, dlatego że osoby młode nie chorują, więc nie konsumują. Więc dlatego zmierzam do tego, że z tych ubezpieczeń wychodzimy, aha, to trzeba mówić o tych płatnościach bezpośrednich, o tych technologiach, że lekarz nie musi kosztować 100 zł, czy tam 150, czy może jeszcze więcej, że on może kosztować 50 zł, 20 zł. Dlaczego nie? Cena to nie jest jakiś wzięty z kosmosu, nie wiem, obiektywny byt, tak? Dzisiaj tak mówi się, że ceny wzrosły. No, ludzie postąpili w ten i w ten sposób i dlatego ceny wzrosły. No i trzeci element, działalność charytatywna. Nawet dzisiaj, kiedy mamy te publiczne systemy, wiemy, że jest cała masa różnych instytucji charytatywnych i wiemy, że tam są przypadki ciężkie, tak? Które wynoszą, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych, nawet milionowe. I jak się wspiera takie akcje, to zazwyczaj te organizacje nas informują, że akcja się zakończyła. Ja zawsze dostaję jakiegoś maila, że udało się zebrać i wysłać jakieś chore dziecko, nie wiem, do jakiejś kliniki specjalistycznej w Niemczech, w Austrii i tak dalej, i tak dalej. Tylko że właśnie na początku myślałem, że może to działalność charytatywną trzeba jakby na piedestał postawić, ale nie, to muszą być płatności bezpośrednie, bo możemy się zgodzić, że okej, działalność charytatywna, ktoś jest jakaś rodzina mniej zamożna i tak dalej, i tak dalej. Ale to już funkcjonuje i to jest kolejny dowód, tak? Pomimo tego, że my jesteśmy obarczani dosyć dużymi podatkami, jak na Polskę przynajmniej, w stosunku do dochodów, bo procentowo to w innych krajach może być więcej, ale chodzi o wartości nominalne, nie procentowe. Ale niemniej jednak jakby działalność charytatywna potwierdza to, że rynek także w tym obszarze jest w stanie funkcjonować i co najważniejsze, ona też jest takim świetnym przykładem na to, kiedyś Hayek coś takiego napisał, że funkcja tych zamożniejszych w gospodarce jest o tyle istotna, że oni generują, czy mają taką zdolność, mają odpowiednią siłę nabywczą, mają większe dochody, żeby kupić pewne dobra bardziej lukratywne, które później się stają masowe, tak, bo się zaczyna konkurencja.
To działalność charytatywna jakby przyspiesza ten proces, bo się my wszyscy mniej zamożni zrzucamy, dzięki czemu te drogie usługi są nabywane, tak? Tylko że w imieniu tych instytucji charytatywnych. Więc to się jeszcze dynamizuje. Kończąc, nie wiem, ile jeszcze mam czasu. Jeszcze trochę? Jeszcze. Tak, Leta? O, trzeba jeszcze coś powiedzieć. Wyszła taka książka, można się tam zastanawiać, czy można to... Huerty de Soto, Sprawiedliwość i Efektywność. Mises wydał też coś Huerty, Socjalizm, Funkcja Przedsiębiorcza i Rachunek Ekonomiczny. Ekonomiczny. To jest coś podobnego i tam w tej książce jest taki esej, czy w zasadzie artykulisko, bo to jest tam ze 60 stron chyba Kryzys i Reforma Opieki Społecznej. Czyli on tam pisze o tym, okej, że to i to jest źle, ale co jeszcze można zrobić. Ale to jest ciekawe, bo tam pisze, że występuje taki paradoks w ogóle w systemie ochrony zdrowia, czy w ogóle w tej opiece społecznej, w systemie emerytalnym i tak dalej. Bo się mówi tak, no władza pochodzi od ludu, bo idziemy na wybory, więc jakby zgadzamy się, żeby ktoś nas reprezentował, tak? Na razie tak mówimy ogólnie, okej. I cały paradoks tych ubezpieczeń społecznych polega na tym, że te osoby, które jakby z naszego nadania sprawują władzę, twierdzą, że my jesteśmy jakby niedostatecznie przygotowani, czy nie potrafimy zadbać o swoje własne zdrowie i swoją emeryturę. No tak się argumentuje. Są takie argumenty, ja tego nie wymyślam. Więc stąd ten paradoks, tak? Ale ja sobie zdałem sprawę z tego, że jest jeszcze inny, dosyć taki zakamuflowany argument, znaczy problem, o którym się nie mówi, a który jest bardzo poważny. Mianowicie, jak mówimy o systemie ochrony zdrowia i mówimy prywatny, publiczny, to my nie możemy tylko się zamykać w samym systemie ochrony zdrowia. My musimy wyjść na całą gospodarkę i musimy powiedzieć, że chcemy mieć prywatny system ochrony zdrowia. To nie chodzi o to, żeby tylko, nie wiem, ograniczać budżet NFZ-u. Chodzi o to, żeby ograniczać aktywność państwa w innych branżach czy sektorach. Bo my, jeżeli na przykład zgodzilibyśmy się do tego, że naprawdę relatywnie niewielka ilość osób żyje poniżej pewnego minimum, to po co my mamy tworzyć system, nie wiem, ubezpieczeń, system ochrony zdrowia, publicznych ubezpieczeń zdrowotnych dla nas wszystkich? Moglibyśmy to zrobić tylko dla nich, prawda? Żeby ich byt poprawić. To tak jakby powiedzieć, on zresztą właśnie Huerta co to pisze, że na przykładzie bodajże jakiejś chyba restauracji to, że większość osób stać na to, żeby powiedzmy chodzić do w miarę dobrych knajp, a przynajmniej przyzwoitych, że części osób w ogóle na to nie stać, nie oznacza, że wszyscy mają po prostu chodzić do tych takich podstawowych, tak, że my możemy sobie przecież wybrać. Więc nie ma co nas ładować do jednego wora, skoro możemy się zrzucić nawet w tym systemie publicznym i tak on by... Tylko problem właśnie polega na tym, że to państwo nie miałoby za dużo roboty w innych branżach. A że państwo ma wiele pomysłów, a zazwyczaj jest deficyt środków, to sobie w ten sposób pomyślało, że no musimy jeszcze wasze środki zaangażować tutaj, tutaj i tutaj. Wiecie co, my wam zorganizujemy ten system ochrony zdrowia. To bardzo ciekawie wyglądało w Japonii na początku, jak ten kraj się stał krajem totalitarnym, jak tam wszedł w te konflikty z Chinami, później ze Stanami Zjednoczonymi. To było takie państwo, które bardzo radykalnie wprowadziło pomysł Beveridge'a, czyli Lorda Beveridge'a, tego zaopatrzeniowego systemu ochrony zdrowia, gdzie z podatku są finansowane. No i jak wiecie, w Japonii to było państwo militarne, nawet takie określenie jest, garnizonowe. Więc no, mamy żołnierzy, mamy placówki wojskowe i od tych żołnierzy wymagamy poświęcenia, tak? Więc my powinniśmy im przynajmniej zagwarantować jakieś, że jak coś mu się stanie, no to będziemy, że zajmiemy się jego rodziną, że nie wiem, tam w ogóle to było rozszerzone na inne też dziedziny, że będziemy mu zapewnimy mu edukację i tak dalej, i tak dalej. Bo my go potrzebujemy, że żołnierz frontowy i tak dalej, i tak dalej. To się między innymi takie myślenie stąd wzięło, że to państwo angażuje się w tyle sfer poza ochroną zdrowia, więc angażuje tyle naszych środków. Więc ono też nam musi zorganizować ten publiczny system ochrony zdrowia, bo jeżeli tego nie zrobi, to przynajmniej w takim toku rozumowania, to my możemy mówić, okej, system, nie ma publicznego systemu ochrony zdrowia, ale oczekujemy od was, urzędnicy, że i tak dalej, decydenci, że ten poziom fiskalizmu spadnie, bo my musimy mieć środki na leczenie, jak coś tam się stanie, tak, i na inne rzeczy.
Dlatego zawsze będę to powtarzał. Można oczywiście analizować i trzeba systemy ochrony zdrowia jako takie oddzielne przedmioty podlegające analizie, ale nie wolno zapominać, że gospodarka to jest jakby jedna całość. Tak? Nie możemy odseparować systemu ochrony zdrowia, wyalienować. Musimy pozostać, musimy mieć ten taki łącznik z resztą, tak, świata. Także chyba na tym bym zakończył. 3 minuty na pytanie. 3 minuty tylko? Aha, myślałem, że będzie to, przepraszam. Proszę. Ja tutaj, ja pracuję w agencji prasowej, tutaj przychodząc jeszcze byłem na wywiadzie z politykami, i był chyba szef PSA, ja się nie znam, ale to było przed szpitalem i on coś tam mówił o reformie służby zdrowia, to jest jakaś teraz lista szpitali, to ma być zmniejszona, ta sieć szpitali. A ja się go tak zapytałem, bo sprawdzałem w literaturze naukowej i ekonomicznej po prostu główne problemy służby zdrowia i tak głównym tematem było monopole na rynku szpitali. Ja się tego tak zapytałem, czy on nie uważa, że po prostu powinno się wspierać konkurencję na rynku szpitali, że powinno się wspierać konkurencję na rynku szpitali, się to zapytałem, czy on nie sądzi, że celem reformy powinno być przede wszystkim wzmocnienie konkurencji między szpitalami po to, żeby pacjent mógł sam, czy klient mógł sam wybrać szpital. I on mi odpowiedział, że nie tylko konkurencja między szpitalami, ale także konkurencja ubezpieczycieli. Czyli tak się nawet ucieszyłem w odpowiedzi, bo też kiedyś pisałem o tej konkurencji na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, kaskowych. I takie pytanie, co byś proponował, jaką mieszankę usług byś proponował tak krótko w Polsce? Konkurencja na rynku szpitali, konkurencja na rynku ubezpieczycieli zdrowotnych, co to znaczy? Co byś tu powiedział, gdyby cię ktoś zapytał? Konkurencję na rynku ubezpieczycieli zdrowotnych już mamy od dawna. Mało tego, my mamy konkurencję między sieciami medycznymi, która już była wcześniej nawet. Także tu nie ma problemu i nie trzeba żadnych regulacji. To bez tego się samo robi. Same te procesy się napędzają. Natomiast wydaje mi się, że kiedy polityk mówi o konkurencji pomiędzy szpitalami, to jemu nie chodzi o konkurencję taką rynkową, tylko chodzi mu o coś takiego, że państwo tworzy pewne warunki publicznym szpitalom, które między sobą mają konkurować o pacjentów publicznych, co już na zasadzie consumer driven healthcare, czyli że pacjent kieruje, może sobie wybrać taką placówkę medyczną, taką i taką, ale to są placówki medyczne, regulowane, finansowane z budżetu, czy ze składek ubezpieczeniowych, natomiast nie są to placówki prywatne. Na tym polega ta różnica. Dalej to jest system publiczny, a system publiczny to jest inny zestaw bodźców. Jak na rynku jakaś firma ponosi straty, to jak pisał Mises, najprawdopodobniej źle zaspokaja potrzeby konsumentów. Gdzieś jakiś błąd jest, tak? Więc rynek reaguje i mówi, tu jest błąd, bo tu jest strata. No i rynek karze za straty, tak? Tych mniej gospodarnych przedsiębiorcy, oni bankrutują, wypadają z rynku, a ci, którzy osiągają zyski, lepiej zaspokajają potrzeby konsumentów, to się rozwijają. Natomiast w systemie publicznym jest zupełnie inaczej. Jeżeli jakaś placówka, nie wiem, czy szpital, czy ma jakiś deficyt, to trzeba jej dołożyć, tak? Jeżeli jakaś inna placówka ma nadwyżkę, to tej nadwyżki nie będzie inwestowała, tylko trzeba jakoś to przekierować. To tak mniej więcej funkcjonuje. To jest inny zestaw bodźców. Więc czy będą jakieś zmiany? Na poziomie instytucjonalnym na pewno, ale czy to się przełoży na poprawę dostępu do usług? Jeśli miałaby ta wejść zmiana, że miałyby zniknąć te składki ubezpieczeniowe, tego się trochę obawiam, bo jak się patrzy na raport, jest taki raport coroczny Euro Health Consumer Index. Tam są publiczne systemy ochrony zdrowia w Europie oceniane według bodajże 6 kryteriów. Jednym z nich jest dostępność, najważniejszym według mnie, do usług medycznych. I tak się składa, że kraje, które finansują swoje systemy ochrony zdrowia z podatków, i to jest bardzo wysoki poziom tego finansowania, bo jeżeli chodzi o całość do PKB, na przykład Szwecja czy te kraje skandynawskie, to jest, nie wiem, 11-10%. Średnia OECD to jest, nie wiem już ile, chyba 8, czy jakoś tak. Polska druga, czy trzecia od końca? Polska ma 6... Jeżeli chodzi o miejsce w rankingu, to Polska jest chyba przedostatnia, albo tak, druga albo trzecia od końca.
A jeżeli chodzi o nakłady, no, no nie wygląda to za dobrze. Ale o czym chcę powiedzieć? Że w tym obszarze dostępności do usług, my tam mamy bardzo słabe wyniki. Tam jest bodajże 100 punktów na nie wiem ile tam, 300 czy 400, już nie chcę zgadywać. Ale co ciekawe, Szwecja ma taki sam wynik. Jest taki sam wynik w Szwecji jak w Polsce. Problem, czy różnica polega tylko na tym, że ten Szwed, jak już się dostanie do tego lekarza, no to tam jest trochę wyższa jakość usług, tak, delikatnie mówiąc. Ale to magiczne słowo jeśli. No i Szwecja ma ten sam problem i z dostępnością, co jest w Polsce. I też w Szwecji na przykład rozwijają się prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Mało tego, to bardzo często się na to wskazuje w Szwecji, Per Bylund chyba o tym pisał, że politycy szwedzcy byli pierwszymi klientami prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych. Urzędnicy tam z tych czołowych partii politycznych, oni pierwsi. Później jakieś były oferty dla korporacji i to się tak zaczęło, tak samo jak w Polsce. Od wielkich miast się zaczęło i później na mniejsze miejscowości. Więc gdybyśmy wychodzili z rynku, z publicznego systemu ochrony zdrowia, to finansowanie z podatków jest bardziej racjonalne. Ale jeżeli my w to dalej brniemy, no to spodziewam się problemów. Także nie chorujcie. Postarajcie się. Czy w związku z faktem, że w Stanach jest niedobór lekarzy, to występuje takie zjawisko w regionach przygranicznych, że ludzie się prywatnie ubezpieczają w Meksyku lub Kanadzie? Na pewno. Nie wiem, czy tak jest, jeżeli chodzi o Meksyk, ale pan powiedział Kanadzie, tak? Jest odwrotnie, bo Kanada ma jeszcze bardziej, ma bardzo scentralizowany system ochrony zdrowia niż Stany Zjednoczone. Tam chyba nie ma nawet prywatnych lekarzy. Nawet kiedyś czytałem, że prywatni przedsiębiorcy ominęli regulacje i w galeriach handlowych postawili takie pewne urządzenia, gdzie można było takie badania zrobić kompleksowe. I czyli taka luka w prawie, tak? Nie jest to placówka medyczna, tylko no, jakieś tam stoisko, tak, gdzie można sobie podejść, jak umowę kredytową zawrzeć. Tak? No i Kanadyjczycy skorzystali, ale to chyba ukrócono. Natomiast faktem jest, że bardzo wiele lekarzy i pielęgniarek emigruje do USA za pracą. Że bardzo wiele Kanadyjczyków ucieka do USA, żeby się leczyć. Zdarzają się przypadki, że ludzie umierają w Kanadzie i to nie są wyjątki. Kobieta czeka, tam były zresztą dane, nie wiem, czy zresztą tutaj to mamy, ale chyba nie. Ale na przykład to chyba akurat pamiętam, na zabieg ortopedyczny to się w Kanadzie czeka 18 tygodni. Więc no, to jest dużo dosyć. Ale Kanada to jest system, który bierze garściami z tego systemu brytyjskiego, tego Beveridge'owskiego. One są z reguły gorzej. Gorzej funkcjonują. Wydaje mi się dlatego, że jak jest składka ubezpieczeniowa, to my widzimy, ile my przeznaczamy i co otrzymujemy. Jest jakaś racjonalność na przykład. Natomiast jeśli to jest finansowane z podatków, to jakby, no, nawet ja nie wiem, ile ja wydaję, tak? One są, jakoś dane empiryczne pokazują, że te systemy oparte na podatkach zaopatrzeniowe mają gorsze efekty. Dlatego lepiej może, żebyśmy już zostawili to, co jest. Może to działa jak działa, ale mamy zawsze jakąś prywatną alternatywę. A poza tym może być zawsze gorzej, jeżeli chodzi o publiczny system. Znaczy udział, tak? Jaki jest, czy... Mam dane sprzed paru lat, ale to z 4 czy 5, więc to już się zmieniło. I chyba wtedy w ubezpieczeniach grupowych było ubezpieczonych około 500 000 Polaków. W ubezpieczeniach indywidualnych chyba 50 tysięcy, ale te dane... Ale ten rynek bardzo dynamicznie się rozwija i teraz to już jest chyba z parę milionów łącznie. Więc rośnie. Ale zaczyna się od dużych miast, od firm, tak? Bo tam najłatwiej. Zwłaszcza, tylko pamiętajmy, że ubezpieczenia grupowe, te od pracodawcy, one są ograniczone czasowo, one są zawsze na rok zawierane. Dlaczego na rok? No bo jak ludzie pójdą się leczyć wszyscy naraz, no to wzrosną składki, więc ubezpieczyciel też musi sobie zagwarantować prawo, że jak była taka szczególna szkodowość, to mówi dziękujemy. Dlatego też ubezpieczenie się przydaje, ale zawsze będę twierdził, że te płatności bezpośrednie, to jest klucz do rozwiązania, tak jak ze wszystkim. Dynamicznie się to rozwija, udział rośnie, jakość rośnie. Jest to właśnie ubezpieczenie zdrowotne, według mnie, prywatne ubezpieczenie zdrowotne to jest najtrudniejsze ubezpieczenie do sprzedania na rynku. Bo jak ja dzwonię do firmy i mówię, że chcę sprzedać, to ja wiem, że jest
pięciu innych ubezpieczycieli, że jest spotkanie z pracownikami i trzeba po prostu kombinować, tak? To są najtrudniejsze ubezpieczenia do sprzedaży. Ale to oznacza, że no, ten rynek funkcjonuje, tak? Więc tutaj klient rządzi. Proszę. Czyli współfinansowanie, tak, wprowadzili? Tak. Tak. Coś takiego w Polsce w ramach... W Polsce czegoś takiego jeszcze nie ma, ale ja słyszałem, znaczy dokładnie tego nie czytałem, ale ktoś mi podrzucił kiedyś taki link, że chyba niektóre polskie szpitale wprowadziły coś takiego, że jak ktoś jest nieubezpieczony, no i powiedzmy ma, no nie wiem, jest tam wyjątkowy, trzeba go przyjąć, to chyba on musi zapłacić jakąś równowartość, nie wiem, rocznej składki czy coś takiego, więc to jest jakaś tam racjonalizacja. Teraz samo współpłacenie w ramach tych publicznych systemów ochronnych, jak w Czechach na przykład, no jest właśnie takim sygnałem, że zapłać, tak, zapłać bezpośrednio w takiej lub większej skali. W ubezpieczeniach komercyjnych też to występuje. Jeżeli ja uważam, że składka jest za wysoka, to ja mówię ubezpieczycielu, jak ja zachoruję, to pierwsze 1000 zł ja pokrywam, ale chcę niższą składkę, tak? Jeżeli nie chcę współpłacenia, to mam wyższą składkę, ale nie ma ryzyka, że te koszty mnie zaskoczą. W USA ze względu na te regulacje i interwencje doprowadziło to do takiej sytuacji, że na przykład roczna składka, na przykład w indywidualnym ubezpieczeniu, na przykład załóżmy, że wynosi, no powiedzmy, plus minus, przed Obamacare oczywiście, bo to rośnie z roku na rok ostro, 3000, ale poziom współpłacenia jest na jakieś, nie wiem, 1000-2000 dolarów. Czyli jak ktoś zachoruje, to ile on zapłaci? 3 plus 2, czyli 5000. Więc to nie jest tak, że racjonalne współpłacenie to jest, nie wiem, 10% składki, 20%, ale nie 100 albo 200% składki. Jeżeli w Czechach to jest w miarę racjonalne, no to jest jakby kierunek, tak? Dlaczego nie więcej, dlaczego tylko do lekarza, dlaczego nie na zabiegi operacyjne i wybrane i tak dalej, także to, co pani mówi, jest, znaczy, system publiczny mówi, o, trzeba racjonalnie, a jak racjonalnie, to niech konsument płaci, tak? Czyli ceny rynkowe niech będą, to jest krok w tę stronę, tylko oni tak oficjalnie nie mogą powiedzieć, oficjalnie powiedzą, że to wprowadzono nowe rozwiązania instytucjonalne, mające zapewnić szerszy dostęp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy. Dziękuję również.